Dosyć było tej okoliczności, by zupełnie zepsuć studentowi humor. Wszystkie skrytki jego mózgu, które naładował do wcipem, zamknęły się naraz. I Eugeniusz stał się zupełnie głupi. Stanął na jednej nodze przed oknem przedpokojowym, oparł łokieć o zasówkę i patrzył machinalnie na dziedziniec, czekając odpowiedzi hrabiny, której lokaj poszedł zameldować odwiedzających. Czas wydawał mu się nieznośnie długi i byłby wyszedł niezawodnie, gdyby nie posiadał tej uporczywości właściwej południowcom, która może działać cuda, jeżeli jest skierowana na drogę właściwą. Pani jest bardzo zajęta w swoim buduarze, rzekł kamerdyner. Nie odpowiedziała mi wcale. Ale może pan zechce przejść do salonu. Tam czeka już ktoś inny. Zastanawiając się nad władzą potężną tych ludzi, którzy jednym słowem obwiniają i sądzą swych panów, Eugeniusz zbliżył się do drzwi, przez które wychodził kamerdyner. Otworzył je niedbale, chcąc zapewne pokazać nadętym lokajom, że zna dobrze wewnętrzny rozkład mieszkania, ale wpadł nierozważnie do jakiegoś pokoju, w którym znajdowało się pełno lamp, bufetów i przyrząd służący do nagrzewania serwet po kąpieli. Dalej widać było korytarz ciemny i schodki ukryte. Stłumiony śmiech, który posłyszał w przedpokoju, zbił go do reszty stropu. Proszę pana, tędy się idzie do salonu rzekł kamerdyner z ową fałszywą uniżonością, która zdaje się być tylko nową obelgą. Eugeniusz zawrócił się z takim pośpiechem, że zawadził o wannę. Szczęściem jednak zdążył zatrzymać wymykający się z rąk kapelusz. W tej samej chwili drzwi jakieś otworzyły się w głębi korytarza oświeconego małą lampką i Eugeniusz posłyszał głos hrabiny i ojca Gorio, po czym rozległ się odgłos pocałunku. Kamerdyner przeprowadził Eugeniusza przez pokój jadalny do pierwszego salonu, gdzie student nasz przystanął przed oknem wychodzącym na podwórze. Pragnął się przekonać, czy spotkany tu ojciec Gorio był rzeczywiście owym znanym mu goriotem. Serce biło mu jakoś dziwnie, gdy przywodził sobie na pamięć przerażające uwagi wotrena. Kamerdyner zatrzymał się przy drzwiach salonu, z którego wyszedł nagle elegancki młodzieniec. Ja już idę, Maurycy, rzekł niecierpliwie. Proszę powiedzieć hrabinie, że przeszło pół godziny czekałem na nią. Po tych słowach młodzieniec, który widocznie miał prawo być niegrzeczny, zanucił jakąś śpiewkę włoską i zbliżył się do okna, przy którym stał Eugeniusz. Udał, że wygląda na dziedziniec, a tymczasem rzucił na twarz studenta przelotne spojrzenie. – Lepiej byłoby, gdyby pan hrabia zechciał zaczekać chwileczkę, bo jaśnie pani już nie jest zajęta – wyrzekł Maurycy, zmierzając do przedpokoju. W tej chwili ojciec Gorio zszedł z małych schodków i zatrzymał się przy bramie, rozpinając parasol. Nieborak nie widział, że w otwartej bramie pokazało się właśnie Tilbury, w którym siedział młody mężczyzna z orderem na piersi. Ojciec w samą porę rzucił się w tył, żeby nie być stratowanym. Koń przestraszył się rozpiętego parasola i rzuciwszy się w bok, popędził gwałtownie ku pojazdowi. Młody człowiek obrócił się z gniewem, popatrzył na Goriota, i ukłonił mu się wreszcie z przymusowym uszanowaniem, z jakim traktujemy potrzebnego nam lichwiarza lub człowieka spodlonego, dla którego musimy udawać szacunek, choć wewnętrznie rumienimy się za to sami przed sobą. Ojciec Gorio odpowiedział przyjacielskim ukłonem pełnym dobroduszności. Wszystko to stało się z szybkością błyskawicy i pochłonęło całą uwagę Eugeniusza. Nie przypuszczał nawet, że oprócz niego ktoś inny jeszcze może się znajdować w salonie, gdy wtem głos hrabiny uderzył jego ucho. — Ach, Maksymie, już żeś chciał odchodzić! — zawołała tonem wyrzutu, w którym przebijało się lekkie rozdrażnienie. Hrabina nie zwróciła uwagi, że Tilbury zajechało przed dom. Rastiniak odwrócił się nagle i ujrzał hrabinę przystrojoną zalotnie w peniuar biały. Kaszmirowy, z różowymi kokardami i uczesaną niedbale, tak jak wszystkie Paryżanki w godzinach porannych. Musiała wyjść świeżo z kąpieli, bo przejęta była cała jakimś balsamicznym zapachem. Spojrzenie miała jakby zamglone, a piękność jej zmiękczona, jeżeli tak rzec można, zdawała się rozkoszniejsza niż zwykle. Oko młodych ludzi umie wszystkiego się dopatrzeć. Dusza ich zlewa się z promiennym obrazem kobiety, tak jak roślina napawa się powietrzem, z którego przyswaja sobie część potrzebną. To też i Eugeniusz nie dotknął się rąk Hrabiny, a jednak przeczuł świeżość ich niezrównaną. Odgadł przez kaszmir różową białość jej gorsu, którą zdradzał niekiedy przed jego wzrokiem peniuar trochę rozwarty. Hrabina nie potrzebowała gorsetu, przepaska tylko odznaczała gibką jękibić. Szyję miała nęcącą, a nogi jakże ślicznie wyglądały w pantofelkach. Maksym złożył na jej ręce pocałunek i wtedy dopiero Eugeniusz spostrzegł Maksyma, a hrabina Eugeniusza. Ach, to pan Durastiniak! Jakże mi przyjemnie widzieć pana, rzekła hrabina takim tonem, że człowiek dobrze wychowany pojąłby od razu właściwe słów tych znaczenie. Maksym spoglądał kolejno na Eugeniusza i na Hrabinę tak wyraziście, jak gdyby chciał przekonać intruza, że jest najzupełniej niepotrzebny. Och, moja droga, spodziewam się, że wypchniesz mi tego malca za drzwi. Słowa te malowały się w wyzywająco dumnym wzroku młodzieńca, którego hrabina Anastazja nazwała Maksymem, patrząc mu w twarz z tym wyrazem podległości, którym kobieta zdradza bezwiednie wszystkie swe tajemnice. Rastyniak uczuł ku niemu nienawiść gwałtowną. Najpierw piękne włosy Maksyma. Jasne i starannie ufryzowane dały mu poznać, że jego głowa wyglądała szkaradnie. Dalej obuwie hrabiego było delikatne i czyste. A buty studenta, pomimo największej ostrożności, pokryły się w drodze cieniuchną warstwą błota. Wreszcie tamten miał surdut, który układał mu się do stanu tak wdzięcznie, że czynił go podobnym do pięknej kobiety, a eugeniusz o wpół do trzeciej miał na sobie czarne odzienie. Przenikliwy syn harenty pojął od razu, jak wielką przewagę miał nad nim ten wykwintnie, starannie ubrany, szczupły i wysoki, o jasnym oku i cerze bladej. Nie czekając odpowiedzi eugeniusza, hrabina wybiegła szybko do drugiego salonu. A peniuar rozwiany fruwał dokoła, czyniąc ją podobną do motyla. Maksym poszedł za nią. Eugeniusz, zły szalenie, poszedł za Maksymem i hrabiną. Wszyscy troje znaleźli się razem na środku wielkiego salonu przed kominkiem. Student wiedział dobrze, że będzie krępować swą obecnością tego wstrętnego Maksyma, a pragnął bądź co bądź dokuczyć elegantowi. Choćby nawet przyszło się narazić w oczach hrabiny, Nagle przypomniał sobie, że widział tegoż maksyma na balu u pani de Buzon i odgadł, czym on był dla pani Duresto. Ale zdobył się na odwagę młodzieńczą, która bywa źródłem głupstw wielkich lub wielkich niepowodzeń, i rzekł do siebie: Oto mój rywal, muszę go pokonać. Niebaczny, nie wiedział, że hrabia Maksym de Trai”. Pozwalał się znieważać, po czym strzelał pierwszy i zabijał przeciwnika. Eugeniusz słynął jako dobry strzelec, ale na 22 strzały nigdy jeszcze nie zdarzyło mu się trafić 20 razy. Młody hrabia rzucił się na fotel w rogu kominka. Wziął szczypce i zaczął rozrzucać węgle tak gwałtownie i niecierpliwie, że piękna twarz Anastazji zasępiła się od razu. Młoda kobieta, rzuciła na Eugeniusza spojrzenie zimne i pytające, które mówi tak wyraźnie czemu sobie nie idziesz, że ludzie dobrze wychowani od razu pojmą znaczenie takiego zapytania, które można by nazwać zapytaniem pożegnalnym. Eugeniusz rzekł, jak mógł najmilej. Pani, śpieszno mi było odwiedzić panią, żeby. i urwał. Drzwi się otworzyły a na progu pokazał się niespodziewanie jegomość, który przyjechał w Tilbury. Nie miał kapelusza i nie przywitał hrabiny, tylko spojrzawszy badawczo na Eugeniusza, wyciągnął rękę do Maksyma. Dzień dobry, rzekł do niego z braterską poufałością, która zdziwiła wielce Eugeniusza. Młodzieńcy z prowincji nie rozumieją słodyczy życia we troje. Pan rzekła hrabina, wskazując studentowi swego męża. Eugeniusz złożył ukłon głęboki. To jest pan Durastyniak, mówiła dalej, przedstawiając Eugeniusza hrabiemu Duresto. Spokrewniony przez Marsijaków z wicehrabiną Dubuzą. Miałam przyjemność poznać pana na ostatnim balu u wicehrabiny. Spokrewniony przez Marsijaków z wicehrabiną de debuzą Hrabina wymówiła te słowa prawie przesadnie. Z pewnym rodzajem dumy, której doznaje pani domu mogąca dowieść, że przyjmuje u siebie tylko ludzi dystyngowanych. Pod czarodziejskim wpływem słów powyższych, hrabia ożywił się i porzucił w swój sposób obejścia się oziębły i ceremonialny. Jakże m rad poznać pana, rzekł kłaniając się studentowi. Nawet hrabia Maksym de Trai porzucił naraz ton wyzywająco zuchwały i zmierzył studenta wzrokiem niespokojnym. Jedno nazwisko. Potężne jak skinienie laski czarodziejskiej otworzyło naraz owe trzydzieści skrytek w mózgu południowca i powróciło mu cały zapas przygotowanego do wcipu. Niespodziewane światło rozjaśniło przed nim ciemną dotychczas atmosferę wyższego towarzystwa paryskiego. Gospoda woke z ojcem Goriot była w tej chwili daleko od jego myśli. A ja sądziłem, że ród marsijaków wygasł. Rzekł hrabia Duresto do Eugeniusza. Tak jest, panie hrabio, odparł student. Mój dziad stryjeczny, kawaler durastyniak, ożenił się z dziedziczką rodziny Marsyaków i miał jedną tylko córkę, która wyszła za marszałka du Clarambol, rodzonego z dziada pani du My stanowimy linię młodszą, tym biedniejszą, że dziad mój stryjeczny, wiceadmirał, postradał całe mienie służąc królowi. Rząd rewolucyjny nie chciał uwzględnić naszych wierzytelności przy likwidacji kompanii indyjskiej. Czy czasem pański dziad stryjeczny nie dowodził wążuerem przed rokiem 1789? Tak jest właśnie. W takim razie musiał znać mego dziada, który dowodził Warwickiem. Maksym wzruszył ramionami i spojrzał na panią Duresto, jak gdyby chciał powiedzieć – zginęliśmy. Bo oni myślą rozprawiać o marynarce. Anastazja pojęła spojrzenie pana Dutrei i uśmiechnąwszy się z niepojętą potęgą, właściwą kobietą, zawołała: Panie Maksymie, proszę ze mną. Mam pana o coś poprosić. Wam zaś panowie pozwalamy płynąć w jedne drogę na Łorwiku i Vążuerze. Po czym stała i skinąwszy niby zdradziecko na Maksyma, skierowała się ku buduarowi. Zaledwie ta para morganatyczna, piękny wyraz niemiecki, który nie ma odpowiedniego we francuskim języku, zbliżyła się do drzwi, gdy hrabia przerwał rozmowę z Eugeniuszem. Anastazjo, zostań proszę cię, moja droga, zawołał z niechęcią. Wiesz przecież, że natychmiast, natychmiast powracam, przerwała hrabina. Mam tylko poprosić o coś Maksyma. W istocie powróciła zaraz wszystkie kobiety, które stosują się do charakteru męża, żeby tym bezpieczniej dogadzać swym zachciankom wiedzą, jak daleko zajść można, nie narażając się na utratę nieocenionego zaufania i starają się ustępować zawsze, gdy chodzi o jaką drobnostkę. Hrabina poznała też po głosie hrabiego, że niebezpiecznie byłoby zatrzymywać się długo w buduarze. Główną przyczyną nieprzyjemności był student. To też pani ukazała nań pogardliwym ruchem Maksymowi, który zwracając się do wszystkich trojga rzekł bardzo epigramatycznie. Wiecie, co państwo? Widzę, żeście bardzo zajęci. Nie będę więc przeszkadzał. Do zobaczenia. I wyszedł. Zostań, panie Maksymie, zawołał książę. Przyjdź pan na obiad, rzekła hrabina. Idąc znów za Maksymem do pierwszego salonu, gdzie zatrzymali się oboje sądząc, że pan Duresto pożegna tymczasem Eugeniusza. Rastyniak słyszał, jak raz wraz śmieli się, rozmawiali i znów oczekiwali w milczeniu. Ale student złośliwy wyczerpywał cały dowcip. Pochlebiał hrabiemu i wciągał go w dysputy, byle tylko doczekać powrotu hrabiny i zbadać, jakiego rodzaju były jej stosunki z goriotem. Ta kobieta zakochana w Maksymie, przewodząca nad mężem i złączona tajemnie ze starym fabrykantem makaronu, była dlań zagadką wielką. Chciał koniecznie przeniknąć tajemnicę, za pomocą której spodziewał się zapanować nad tą prawdziwą paryżanką. Anastazjo! zawołał znów hrabia na żonę. Cóż robić, biedny mój Maksymie, trzeba zrezygnować rzekła hrabina do młodego człowieka. Do wieczora. Spodziewam się, Laściu, szepnął jej Maksym do ucha, że nadal nie będziesz przyjmować tego młodzieńca, którego oczy rozżarzały się jak węgle, gdy się twój peniuar cokolwiek rozchylał. On nie zaniedbałby oświadczyć się tobie, przez co mógłby cię narazić, a ja byłbym zmuszony go zabić. Czyś ty rozum stracił, Maksymie? odparła. Ci mali studenci są przeciwnie, doskonałymi konduktorami, które strzegą nas od piorunów. Już ja nie zaniedbam podburzyć Restoda przeciw niemu. Maksym roześmiał się i wyszedł wraz z hrabiną, która stanęła przy oknie, chcąc widzieć go jeszcze, gdy będzie wsiadał i klaśnie z bata, by pobudzić konia do szybkiego biegu. Odeszła od okna wtedy dopiero, gdy zobaczyła, że się za nim brama zamknęła. Co powiesz na to, moja droga? Zawołał hrabia, gdy weszła do pokoju. Wszak majątek, w którym mieszka rodzina pana Durastyniak, leży niedaleko od Wertoil nad Szarą. Dziad stryjeczny pana Durastyniak znał osobiście mego dziada. Jestem zachwycona prawdziwie, żeśmy tak blisko znajomi, rzekła hrabina z roztargnieniem. Bliżej niż pani sądzi, odparł Eugeniusz z cicha. Jak to? zapytała żywo. Widziałem właśnie, odrzekł student. Jak od pani wychodził ojciec Gorio, najbliższy mój sąsiad, z którym mieszkam w jednym pokoju. Słysząc to nazwisko poprzedzone wyrazem ojciec, hrabia przestał rozgrzebywać węgle w kominku i rzucił szczypce w ogień z taką gwałtownością, jak gdyby poparzył sobie palce. Można było nazwać go panem Goriot, zawołał powstając. Hrabina zbladła, widząc niecierpliwość męża. Potem zarumieniła się, nie mogąc ukryć pomieszania i rzekła niby niedbale, starając się nadać głosowi zwykłe brzmienie. To pewna, że nie ma na świecie drugiego człowieka, który by zasługiwał więcej na nasze przywiązanie. Nie domówiła i spojrzała na fortepian, jak gdyby nagle zachcianka jakaś przyszła jej do głowy. Czy pan lubi muzykę? Spytała. Bardzo odparł Eugeniusz czerwieniąc się i mieszając na myśl, że musiał popełnić potężne jakieś głupstwo. Czy pan śpiewa? — zapytała siadając do fortepianu i przebiegając gwałtownie po wszystkich klawiszach od basowego C, aż do najwyższego F.. Nie, pani. Hrabia duresto przechadzał się wzdłuż i wszesz pokoju. To szkoda! Pozbawiłeś się, pan, znakomitego środka powodzenia. Karo, 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 non dubitare, zaśpiewała hrabina. Nazwisko ojca Gorio było znów niby skinieniem różdżki czarnoksięskiej, tylko skutek był wręcz przeciwny temu, jaki sprawiły słowa krewny pani Dubuzą. Eugeniusz znajdował się w położeniu człowieka, którego amator osobliwości zaprosił łaskawie do swego mieszkania, a on niebaczny potrącił szafę z figurami rzeźbionymi i zrzucił trzy czy cztery główki niedobrze umocowane. Biedak rzuciłby się chętnie w przepaść. Twarz pani Duresto przybrała wyraz chłodny i surowy, a oczy obojętne unikały wzroku nieszczęśliwego studenta pani życzy zapewne pomówić z panem duresto wyrzekł proszę przyjąć zapewnienie najgłębszego szacunku i pozwolić mi ilekroć tylko zechcesz pan przyjść rzekła hrabina pośpiesznie zatrzymując eugeniusza skinieniem bądź pan pewien że zrobisz największą przyjemność i mnie i hrabiemu duresto eugeniusz złożył głęboki ukłon przed obojgiem i wyszedł w towarzystwie pana duresto który, nie zważając na prośby studenta, przeprowadził go aż do przedpokoju. Ile razy ten pan przyjdzie, rzekł hrabia do Maurycego, ani pani hrabina, ani ja nie będziemy w domu. Wyszedłszy za drzwi, Eugeniusz spostrzegł dopiero, że deszcz pada. Masz tobie, powiedział. Przyszedłem po to, by popełnić niezręczność, której nie pojmuję przyczyny ani doniosłości, a do tego zniszczę sobie odzienie i kapelusz. Lepiej było siedzieć w kącie i ślęczeć nad prawem, myśląc o tym tylko, żeby zostać kiedyś surowym prawnikiem. Czyż ja mogę bywać w świecie, skoro chcąc się w nim obracać swobodnie, potrzeba całej góry powozów, butów lakierowanych, drobnostek nieodzownie potrzebnych? Łańcuchów złotych, zamszowych rękawiczek po sześć franków na rano, a na wieczór innych, i to koniecznie żółtego koloru. Ten goriot to stary kiep, Od co? Miał już wyjść na ulicę, gdy spostrzegł karetę najemną, którą zapewne odjechali jacyś młodzi małżonkowie. Woźnica pragnął widocznie zrobić kilka przemycanych kursów na własną korzyść, bo skinął na Eugeniusza, który stał bez parasola w czarnym odzieniu, białej kamizelce, żółtych rękawiczkach i butach błyszczących. Eugeniusza opanował ówszał głuchy, popychający młodzież w głąb przepaści, do której się zbliżyli z taką szybkością, jak gdyby na dnie była nadzieja szczęśliwego wyjścia. Skinął więc głową na znak zgody, i wszedł do powozu, w którym leżały jeszcze szczątki pomarańczowych kwiatów i parę strzępków srebrzystej tkaniny, świadcząc o przejeździe młodej pary. — Dokąd pan jedzie? — zapytał woźnica, który zdjął już białe rękawiczki. — Ha! — zawołał w duchu Eugeniusz. — Kiedym się już raz puścił tą drogą, niechże przynajmniej wiem, dlaczego. — Jedź do pałacu Dubuzą, rzekł głośno. — Do którego? — zapytał woźnica To potężne słowo zmieszało Eugeniusza Świeżo upieczony wykwintniś nie wiedział że były dwa pałace Buzą nie przeczuwał że miał potężny zastęp krewnych nie dbających wcale o niego Do wicehrabiego Dubuzon ulica Du Gronel przerwał woźnica kiwając głową Bo to widzi pan jest jeszcze pałac hrabiego i markiza Dubuzon na ulicy są Dominik – dodał, podnosząc stopień od powozu. – Wiem o tym – odparł Eugeniusz sucho. – Dziś wszyscy chyba kpią ze mnie – zawołał, rzucając kapelusz na przednie siedzenie. – Jeszcze za to błazeństwo będę musiał po królewsku zapłacić. Ale za to odwiedzę moją mniemaną kuzynkę w sposób prawdziwie arystokratyczny. Ten stary łotr gorio kosztuje mnie już przynajmniej dziesięć franków. – Daję słowo. Opowiem mą przygodę pani de Buzon – może to ją rozśmieszy. Ona zna pewnie tajemnicę występnych stosunków między tym szczurem bez ogona, a ową piękną hrabiną. Wolę przypodobać się kuzynce, niż otrzeć się o tę kobietę niemoralną, która, o ile mi się zdaje, musi być bardzo kosztowna. Jeżeli samo imię pięknej wicehrabiny jest tak potężne, jakiś to dopiero wpływ musi wywierać jej osoba. Spróbujmy sięgnąć jak można najwyżej. Trzeba brać samego Boga za cel, jeżeli chcemy zdobyć coś w niebie. Te słowa są krótką formułą tysiąca jednej myśli, które się snuły po głowie studenta. Odzyskał nieco spokoju i pewności siebie, widząc, że deszcz nie przestaje padać. Powiedział sobie, że straci wprawdzie dwie drogocenne monety stusoldowe, ale za to uchroni od zniszczenia odzienie, kapelusz i buty. Nie bez radości posłyszał wreszcie głos woźnicy, który zawołał Proszę otworzyć bramę! Szwajcar w czerwonej, wygalonowanej liberii otworzył bramę pałacu. A Eugeniusz patrzył z błogim zadowoleniem, jak kareta jego okrążyła dziedziniec i zatrzymała się u podjazdu. Woźnica w grubym płaszczu niebieskim z czerwonym oprzyciem przyszedł spuścić stopień karety. Wysiadając, Eugeniusz posłyszał w przedsionku śmiech tłumiony. Trzech czy czterech lokajów, wyśmiewało się już z powozu, który najmowano na wszystkie biedniejsze śluby. Student pojął ten śmiech w chwili, gdy porównał swą karetę z innym powozem stojącym nieco dalej. Był to jeden z najwykwintniejszych powozów paryskich, zaprzężony parą gorących rumaków, z których każdy miał róże za uszami i gryzł niecierpliwie wędzidło. Woźnica upudrowany i wystrojony trzymał je silnie jak gdyby lada chwila gotowe były zerwać się do biegu. Na Szlesi Donton, przed domem pani Duresto, Eugeniusz oglądał wykwintny kabriolecik 26-letniego młodzieńca. Tutaj na przedmieściu Saint Germain miał go olśnić zbytek magnata, którego powóz musiał kosztować przeszło 36 tysięcy franków. Któż tam jest znowu? Rzekł Eugeniusz do siebie. Pojmując trochę za późno, że w Paryżu musi być mało kobiet niezajętych, i że za cenę krwi nawet niełatwo zdobyć sobie jedną z tych królowych. Do licha, kuzynka musi mieć także swego maksyma. Wszedł na ganek ze śmiertelną trwogą w duszy. Drzwi oszklone otwarły się przed nim, a lokaje przyjęli go z poważną miną osła, którego czeszą z grzebłem ów bal, na którym był Eugeniusz, odbywał się w wielkich parterowych salonach pałacu Buzon. Rastiniak nie miał czasu złożyć wizyty między zaprosinami i balem. Nigdy więc jeszcze nie był w apartamentach pani du Buzon i miał po raz pierwszy oglądać cuda tej elegancji osobistej, w której przebija się dusza i obyczaje kobiety wyższego świata. Było to studium tym ciekawsze, że salon pani duresto mógł służyć do porównania. Wicehrabina przyjmowała od pół do piątej. Gdyby więc Eugeniusz przybył o pięć minut wcześniej, to nie mógłby oglądać puzynki. Poprowadzono go przez schody o złoconej poręczy, pełne kwiatów i wysłane dywanem ponsowym. Student, co nie miał pojęcia o rozlicznych subtelnościach etykiety paryskiej, nie znał również biografii pana Dubuzon. A była to jedna z owych zmiennych historii, które co wieczór opowiada się na ucho w salonach paryskich. Od trzech lat wicehrabina utrzymywała ścisłe stosunki z margrabią Da Panto, jednym z najznakomitszych i najbogatszych magnatów portugalskich. Był to jeden z tych związków niewinnych, który ma tyle uroku dla ludzi, że nie chcą dzielić się swym szczęściem z trzecią osobą. Wicehrabia Dubuzon dał dobry przykład publiczności, szanując może wbrew swej woli, ów związek morgantyczny. W początku istnienia tej przyjaźni wszyscy znajomi, zgromadzający się o drugiej południu w salonie wicehrabiny, zaczęli spotykać u niej codziennie markiza Dadżuda Panto. Nie mogąc zamknąć drzwi swego domu, gdyż byłoby to bardzo nieprzyzwoicie. Pani Dubuzon przyjmowała odwiedzających tak ozięble i wpatrywała się tak uporczywie w gzym z sufitu, że wreszcie pojęli, iż są natrętnymi gośćmi. Wkrótce rozpowiadano sobie w Paryżu, że wizyty między drugą a czwartą po południu krępują panią Dubuzon i od tej pory pozostawiono ją w najzupełniejszej samotności. Bywała wprawdzie na komedii lub w operze w towarzystwie pana Dubuzon i pana Dadżuda Panto, ale pan Dubuzon umiał żyć na świecie towarzyszył więc żonie aż na miejsce a później usuwał się zostawiając ją z portugalczykiem pan Dadżuda miał się żenić z panną Durofi w całym wyższym świecie jedna tylko osoba nie wiedziała nic o małżeństwie zamierzonym a osobą tą była pani Dubuzon Przyjaciółki wprawdzie nie zaniedbały nadmienić coś o tym, lecz ona się śmiała, sądząc, że ludzie zazdroszczą jej szczęścia i dlatego chcieliby je zatruć. Tymczasem nadchodził czas zapowiedzi. Piękny Portugalczyk przyszedł oznajmić wicechrabinie o swoim małżeństwie. Ale siedział długo, nie odważając się ani słówka powiedzieć w tym przedmiocie. Dlaczego? Bo chyba nie ma nic trudniejszego, jak oznajmić kobiecie podobne ultimatum. Są ludzie, co woleliby stanąć wobec przeciwnika godzącego w nich ostrzem szpady, niż znajdować się przy kobiecie, która wywodzi elegię przez dwie godziny, a potem woła o ratunek i pada jak nieżywa. Otóż i pan Adżuda Panto siedział jak na węglach rozrażonych i chciał już wychodzić, tłumacząc sobie, że pani Dubuzon dowie się tej nowiny bez niego, że wreszcie on sam napisze do niej, gdyż na piśmie łatwiej będzie popełnić to grzeczne morderstwo. To też Markis drgnął z radości, gdy kamerdyner hrabiny przyszedł oznajmić przybycie pana Eugeniusza Durastyniak. Trzeba wam wiedzieć, że kobieta kochana więcej jeszcze ma daru do tworzenia przypuszczeń podejrzliwych, niż do wymyślania coraz to nowych przyjemności. Gdy ma być opuszczona, to zgaduje myśl ukrytą w najlżejszym skinieniu. Pojmiecie więc, że przed okiem pani Dubuzą nie ukryło się owo drgnienie mimowolne, lecz nie mniej przerażające. Eugeniusz nie wiedział, że w Paryżu chcąc bywać u kogoś, trzeba wpierw poprosić przyjaciół domu, by opowiedzieli historię męża, żony lub dzieci. W przeciwnym bowiem razie można popełnić jedno z tych głupstw, do których zastosowano w Polsce malownicze przysłowie zaprzęgajcie woły do woza, po to zapewne, by czym prędzej wycofać się z nieprzyjemnego położenia. We Francji taki niefortunny zwrot rozmowy nie ma jeszcze nazwy właściwej. Trudno nawet przypuścić, żeby się mógł zdarzyć wobec niezmiernie rozpowszechnionej obmowy. Eugeniusz uwikłał się już w jedno głupstwo u pani Duresto, która nie pozwoliła mu nawet zaprząc wołów do woza. A tu, u pani Buzon mógł rozpocząć na nowo zawód poganiacza. Zdarzyło się jednak, że student, który krępował tak nielitościwie panią Duresto i pana Detrei, Wybawił pana dadżuda z wielkiego kłopotu. Żegnam panią, rzekł Portugalczyk, idąc pośpiesznie ku drzwiom w chwili, gdy Eugeniusz wchodził do saloniku przystrojonego materią szarą i różową tak zalotnie, że zbytek ukrywał się pod osłoną wdzięku. Ale do wieczora tylko, rzekła hrabina, zwracając głowę ku margrabiemu. Przecie idziemy dziś na komedię. Nie mogę odparł margrabia biorąc za klamkę Pani Dubuzą wstała i przywołała go ku sobie nie zwracając wcale uwagi na Eugeniusza który stał olśniony czarodziejskim blaskiem bogactwa gotów uwierzyć w tej chwili w rzeczywistość bajek arabskich i nie wiedział gdzie się ukryć przed kobietą która nie zwracała na nań najmniejszej uwagi Wicehrabina podniosła wskazujący palec prawej ręki i ruchem pełnym wdzięku wskazała markizowi miejsce obok siebie. W ruchu tym był tak gwałtowny despotyzm namiętności, że margrabia zdjął rękę z klamki i powrócił. Eugeniusz spojrzał nań bez zazdrości. Oto jest, rzekł w duchu właściciel powozu. Trzebaż mieć konie rącze. Liberię i strugi złota, żeby zasłużyć na jedno spojrzenie kobiety paryskiej? Demon zbytków pił mu się w serce. Gorączka zysku opanowała go, paląc wnętrzności pragnieniem złota. A pamiętał, że ma tylko 130 franków na kwartał. Jego ojciec, matka, bracia, siostry i ciotka przeżywają wszyscy razem niespełna 200 franków na miesiąc osłupiał do reszty, porównywając położenie obecne z celem, który należało osiągnąć. Dlaczego nie możesz pan być w teatrze? Zapytała, śmiejąc się wicehrabina. Różne sprawy. Mam być dziś na obiedzie u posła angielskiego. Porzuć pan dzisiaj wszystkie sprawy. Kto kłamie, ten musi koniecznie dodawać kłamstwo do kłamstwa. Pan Dadżuda zaśmiał się. Czy pani tego żąda? Zapytał. Tak jest. To właśnie pragnąłem usłyszeć. Zawołał z wyrazistym spojrzeniem, które by uspokoiło każdą inną kobietę. Ujął rękę wicehrabiny i złożył na niej pocałunek i wyszedł. Eugeniusz przeciągnął ręką po włosach i już miał się ukłonić, sądząc, że pani Dubuzon z kolei o nim pomyśli. Ale wicehrabina zerwała się nagle i pobiegła pędem ku galerii. Tam stanęła przy oknie, patrząc, jak pan Dadżuda wsiadał do powozu, po czym nastawiła ucha i posłyszała, jak Hajduk powtórzył woźnicy do pana Derofi. Słowa te i sposób, w jaki pan Dadżuda rzucił się w głąb powozu, raziły jak gromem wicehrabinę, która odeszła od okna przejęta trwogą śmiertelną. W wielkim świecie katastrofy najstraszliwsze powstają z takiego źródła. Pani Dubuzą weszła do swej sypialni. Siadła przy stoliku i położywszy przed sobą arkusik pięknego papieru, napisała co następuje: Winieneś mnie pan objaśnić, dlaczego jesteś na obiedzie u Rofidów, a nie w ambasadzie angielskiej? Oczekuję pana. Poprawiła kilka liter, które wyszły niewyraźnie spod drżącej ręki, po czym podpisała K, co miało znaczyć Klara Duburgoń i zadzwoniła Jakubie, powiedziała do wchodzącego kamerdynera. Pójdziesz o wpół do ósmej do pana Durofi I zapytasz o markiza Dadżuda Jeżeli znajdziesz pana markiza, oddasz mu list I nie będziesz czekał na odpowiedzi Jeżeli zaśnie, to powrócisz i odniesiesz mi list W salonie ktoś czeka na jasną panią Ach, prawda, powiedziała otwierając drzwi Eugeniusz zaczynał się już niepokoić, gdy wreszcie ujrzał wicechrabinę. Przepraszam, rzekła głosem wzruszonym, od którego serce mu zadrżało. Musiałam napisać parę słów, ale teraz służę panu. Nie wiedziała sama co mówi, bo cała zaprzątnięta była jedną myślą. Więc Markis chce się ożenić z panną Rofi. Lecz jest, że on swobodny? Dziś wieczorem małżeństwo to musi się rozchwiać, lub ja. Na jutro o tym mowy nawet nie będzie. Kuzynko, wyrzekł Eugeniusz. Ha? I wicehrabina zmierzyła studenta wzrokiem karcącym, od którego zimno mu się zrobiło. Eugeniusz zrozumiał to he. Od trzech godzin pojął już tyle rzeczy, że miał się na baczności. Pani hrabino, rzekł rumieniąc się zawahał się po czym mówił dalej niech pani raczy darować potrzeba mi tak bardzo protekcji że najdalsze powinowactwo byłoby dla mnie rzeczą pożądaną pani Dbuzon uśmiechnęła się ale nie wesoło. czuła że już nieszczęście napełniało otaczającą ją atmosferę gdyby pani wiedziała w jakim położeniu znajduje się moja rodzina mówił dalej eugeniusz Przyjemnie byłoby pani wystąpić w roli owej wróżki bajecznej, lubiącej usuwać wszelkie zawady z drogi swych chrzestniaków. Niechże i tak będzie, odparła, śmiejąc się. Cóż mogę dla ciebie zrobić, kuzynie? Alboż ja wiem. Dość mi już szczęścia, żem połączony z panią węzłem pokrewieństwa, ginącym w dalekiej pomroce. Zmieszałaś mnie pani i nie wiem już sam, co miałem powiedzieć. W całym Paryżu znam jedne tylko osobę, a tą osobą ty jesteś pani. Ach, chciałem zasięgnąć rady pani i poprosić, byś mnie przyjęła jak biedne dziecię, które pragnie uczepić się twej sukni i potrafiłoby umrzeć dla Ciebie, Pani. Czy mógłbyś Pan zabić kogo dla mnie? Zabiłbym nawet dwóch, zawołał Eugeniusz. Dziecko. Tak, dziecko z pana, rzekła, połykając łzy. Widzę, że kochałbyś szczerze. O, zawołał, wstrząsając głową. Ambitna odpowiedź studenta interesowała żywo wicehrabinę ze strony południowca zaś był to pierwszy wyrachowany podstępek. W buduarze niebieskim pani Turesto i salonie różowym pani Dubuzon odbył trzyletnie studia prawa paryskiego o którym ludzie niezwykli wiele mówić, choć jest to wysoka nauka społeczna, mogąca niezmiernie daleko zaprowadzić każdego, kto ją dobrze posiada i umie użyć stosownie. A, rozumiem, rzekł Eugeniusz. Na balu u pani widziałem panią Duresto i dziś z rana poszedłem do niej. Obecność pańska musiała okrutnie ją krępować, rzekła pani Dubuzon z uśmiechem. A tak, bo też ze mnie taki niełóg, że wszystkich oburzę na siebie, jeżeli pani odmówi mi swej pomocy. Zdaje mi się, że w Paryżu niezmiernie trudno znaleźć kobietę młodą, piękną, bogatą i wykwintną, która by przy tym wszystkim była niezajęta. A mnie właśnie potrzeba takiej, co by mnie nauczyła żyć, bo kobiety najlepiej umieją wykładać tę naukę. Przeczuwam jednak, że wszędzie znajdę jakiegoś pana de Chciałem prosić panią o rozwiązanie pewnej zagadki i o wytłumaczenie, jakiego to rodzaju głupstwo zdarzyło mi się popełnić dzisiaj. Mówiłem o jakimś ojcu. Jaśnie oświecona księżna Delange, rzekł Jakub, przerywając studentowi, który zrobił ruch człowieka mocno rozdrażnionego. Jeżeli chcesz Pan mieć powodzenie, szepnęła wicehrabina, pamiętaj, byś nie zdradzał tak łatwo swych uczuć. Ach, dzień dobry, najdroższa, zawołała, idąc na spotkanie księżnej i ściskając jej ręce z takim wylaniem serdecznym, jak gdyby witała siostrę rodzoną. Księżna odpowiedziała wdzięcznym przymileniem. To dwie przyjaciółki serdeczne, rzekł Rastyniak do siebie. Będę więc miał odtąd dwie protektorki. Obie muszą mieć upodobania jednakie, a więc i ta zajmie się mym losem. Jakiejże to szczęśliwej myśli zawdzięczam twą obecność, najdroższa Antonino? Spytała pani Dubuzą. Widziałem właśnie, jak pan Adżuda Panto wchodził do pana Durofi i sądziłam, żeś ty sama jedna. Pani Dubuzą nie zagryzła ust ani się zarumieniła. Oczy jej spoglądały tak, jak i przedtem, a czoło zdawało się wyjaśniać, gdy księżna wymawiała złowrogie wyrazy. Gdybym wiedziała, żeś zajęta, dodała księżna, zwracając się ku Eugeniuszowi. To pan Durastyniak, jeden z mych kuzynów, rzekła wicehrabina. Czy nie masz wiadomości o generale du Montriveau? Sorizi mówiła mi wczoraj, że go wcale nie widać. Czy nie był dziś u ciebie? Powiadano, że pan de Montriveau opuścił księżnę, która była w nim szalenie rozkochana. To też zapytanie przyjaciółki ukłuło ją w serce i odparła zarumieniona. Wczoraj był w pałacu Elizejskim. Z obowiązku służbowego, dorzuciła pani Dubuzą. Musisz już wiedzieć, Klaro, odparła księżna ze wzrokiem błyszczącym złośliwością, że jutro wyjdą zapowiedzi pana Dadżuda Panto i panny Rofi. Był to cios zbyt gwałtowny. Wicehrabina zbladła, i zaśmiała się. To plotka, którą się głupcy bawią, odparła. Czyżby pan Dadżuda rzucił Rofidom jedno z najpiękniejszych imion Portugalii? Przecież Rofidowie to taka świeża szlachta. Ale Berta będzie miała, jak mówią, 200 tysięcy livrów dochodu. Pan Dadżuda zbyt jest bogaty, aby się miał bawić w podobne rachuby. A, ależ, moja droga. Panna Derofi jest zachwycająca. Wreszcie markiz zaproszony dziś do nich na obiad. Warunki już są ułożone. Dziwi mnie niezmiernie, że ty wiesz o tym tak mało. Jakież to głupstwo popełniłeś pan dzisiaj, panie Durastiniak? zapytała pani Dubuzon. To biedne dziecko tak niedawno znalazło się na świecie, że nic a nic nie rozumie, co my mówimy, najdroższa Antonino. Odłóżmy ten przedmiot do jutra. Zrób to dla niego. Jutro, widzisz, cała ta sprawa będzie już miała charakter urzędowy i ty będziesz mogła głosić na pewno. Księżna zwróciła na Eugeniusza wzrok wyzywający, co to ogarnia człowieka od nóg do głowy, spłaszcza go i zniża do wartości zera. Bezwiednie wbiłem sztylet w serce pani Duresto. Uczyniłem to bezwiednie. I w tym leży błąd mój cały, rzekł student, który miał dosyć sprytu, by odkryć krwawe przycinki obydwóch kobiet, ukryte pod zasłoną czułych słówek. Można się nawet obawiać człowieka, który z całą świadomością ból nam zadaje, ale ten co uderza nie wiedząc nawet czy rani głęboko, uchodzi za głupca niezręcznego, który nie umie korzystać ze sposobności i zasługuje na pogardę. Pani Dubuzon rzuciła na studenta spojrzenie powłóczyste, którym dusze wzniosłe umieją wyrażać wdzięczność połączoną z godnością. W spojrzeniu tym był balsam na serce studenta, zranione wzrokiem taksatora, jakim go księżna zmierzyła. Proszę sobie wyobrazić, ciągnął dalej Eugeniusz, że udało mi się właśnie zdobyć przychylność hrabiego duresto, gdyż, rzekł zwracając się do księżnej, a ton jego mowy był pokorny i złośliwy zarazem. Trzeba pani wiedzieć, że ze mnie tylko mizerny student. Opuszczony, biedny bardzo. Nie mów pan tego, panie Durastyniak. My kobiety nie przyjmujemy tego, czego nikt nie chce. Cóż robić, zawołał Eugeniusz. Liczę dopiero lat dwadzieścia dwa i muszę znosić przykrości właściwe memu wiekowi. Przy tym spowiadam się przed paniami. A przyjemnie uklęknąć przy tak pięknym konfesjonale. Zgrzeszywszy przy jednym, pośpieszamy do drugiego, by tam wyznać swą winę. Księżna przybrała oziębłą powagę, słuchając tej mowy niereligijnej. Chciała okazać, że znajduje ją niewłaściwą, i rzekła do wicehrabiny: Pan Drastyniak przybywa pewnie? Pani de Buzon zaczęła się śmiać szczerze i z kuzyna swego, i z księżnej. Przybywa moja droga starać się o nauczycielkę, co by się podjęła nauczyć go dobrego tonu. Pani, rzekł Eugeniusz do księżnej, cóż dziwnego, że chcemy zgłębić to, co was zachwyca. Jednak, rzekł w duchu, zdaje mi się, że niemądrze jakoś do nich przemawiam. Ależ pani Duresto jest, zdaje mi się, uczennicą pana Detrei rzekła księżna. Ja nic o tym nie wiedział, odparł student. I dlatego nierozważnie znalazłem się między nimi. Potrafiłem jednak porozumieć się z mężem i wiedziałem, że żona będzie mnie znosić przez czas pewien. Ale przyszło mi do głowy przyznać się, że znam pewnego jego mościa, który w moich oczach wyszedł z ich domu tajemnymi schodami, ucałowawszy poprzednio hrabinę w głębi ciemnego korytarza. Cóż to za jeden? Zapytały obie kobiety. Jest to pewien starzec z przedmieścia Saint Marsau. Wydatkujący, tak jak ja nieborak, tylko dwa luidory na miesiąc. Biedak ten, z którego wszyscy się śmieją, nazywa się ojciec Goriot. Ach, jakież z pana dziecko, zawołała pani dbuzą. — Wszakże Goriot to panińskie nazwisko hrabiny duresto. Ona jest córką fabrykanta makaronu, dorzuciła księżna. Może pamiętasz, Klaro, wszak osóbka ta prezentowała się u dworu jednego dnia z jakąś córką pasztetnika. Król zaczął się śmiać i powiedział po łacinie jakiś dowcip o mące. Powiedział, że to są ludzie, ach, jakże on ich nazwał, ludzie. On de farine, podchwycił Eugeniusz. Tak, tak, rzekła księżna. Ach, więc to jej ojciec! zawołał student przerażony. Ależ tak. Nieborak ma dwie córki, które kocha nad życie, jakkolwiek obie zaparły się go prawie zupełnie. Wszak druga wyszła, zdaje się, za mąż za jakiegoś bankiera o niemieckim nazwisku. Za jakiegoś barona de Nussyjon? rzekła wicehrabina spoglądając na panią Doulanger. Zdaje się, że, że się ona nazywa Delfina. Czy nie będzie to tylko ta blondynka, która ma boczną lożę w operze i bywa w teatrze komicznym, gdzie zawsze śmieje się bardzo głośno, chcąc zwrócić na siebie uwagę? Księżna uśmiechnęła się. Prawdziwie podziwiam cię, najdroższa. Z jakiej przyczyny zajmujesz się tak bardzo tymi ludźmi? Tylko szalenie rozkochany Duresto odważył się opylić mąką panny Anastazji i nic z tym nie zyskał. Anastazja wpadła w ręce pana de Trailly, który ją zgubi. Obie zaparły się ojca, powtarzał Eugeniusz. A tak, ojca. Ojca własnego, odrzekła wicehrabina. Dobrego ojca, który, jak mówią, wyzł się ze wszystkiego, zachowując dla siebie tylko od ośmiu do dziesięciu tysięcy liwrów dochodu, a każdej z nich dał pięćset czy sześćset tysięcy franków. Byle tylko wydać je dobrze za mąż i zapewnić im przyszłość szczęśliwą. I spodziewał się, że obie córki pozostaną dla niego córkami. Sądził, że wydawszy je za mąż, podwoi swe własne życie, że znajdzie zawsze dwa domy, gdzie uwielbiać i pieścić go będą. Po upływie dwóch lat zięciowie wygnali go ze swego towarzystwa jak ostatniego nędzarza. Łzy zakręciły się w oczach Eugeniusza który tak niedawno orzeźwił się pod wpływem czystych i świętych uczuć rodzinnych i nie mógł jeszcze utracić wiary młodzieńczej bo pierwszy dzień przepędzał na placu boju cywilizacji paryskiej prawdziwe uczucie udziela się z taką siłą że przez chwil kilka wszyscy troje spoglądali na siebie w milczeniu o mój boże rzekła pani Duląże nie przeczę że to się wydaje okropnym jednak rzeczy podobne dzieją się co dzień przed naszymi oczyma. Jakiż powód w tym leży? Powiedz, najdroższa. Czyś ty kiedy pomyślała, co to znaczy zięć? Zięć to znaczy człowiek, dla którego ty albo ja wychowamy kiedyś miluchną istotkę połączoną z nami tysiącem węzłów, która przez lat siedemnaście będzie szczęściem rodziny. Jej duchem białym, rzekłby Lamartine, a w końcu stanie się jej zakałą. Człowiek, który zabierze nam tę istotę, pochwyci wnet jej miłość niby topór ostry i zada ból sercu naszego anioła, wycinając wszystkie uczucia, które go z rodziną łączyły. Córka, która wczoraj wszystkim dla nas była i dla której my wszystkim byliśmy, stanie się jutro nieprzyjaciółką naszą. Czy nie patrzymy co dzień na te tragedie? usynowa dokucza jak może teściowi, który wszystko poświęca dla syna. Tam zięć wygania świekrę za drzwi. I pytają, co dziś jest tragicznego w naszym społeczeństwie. Ależ sam dramat zięcia jest przerażający. Że już nie wspomnę o małżeństwach naszych, które stały się czymś bardzo niezabawnym. Pojmuję doskonale, co się przytrafiło owemu staremu fabrykantowi makaronu. Przypominam coś sobie, że ten Fouiro Gorio, proszę pani. Tak jest, ten Morio był podczas rewolucji naczelnikiem sekcji. Umiał on skorzystać ze sławnego głodu i zrobił początek majątku, biorąc za mąkę dziesięć razy drożej niż sam zapłacił. Miał jej ile tylko zapragnął. Rząd samej babki sprzedał mu niezmierną ilość mąki. Ten gorio musiał, jak wszyscy owi ludzie, dzielić się z Komitetem Dobra Publicznego. Pamiętam, iż rządca zaręczał mej babce, że może przebywać bezpiecznie w Grunwil, gdyż posiadany zapas zboża był dla niej doskonałą kartą ochronną. Otóż ten lorio, który sprzedawał zboże ścinaczom głów, podlega jednej tylko namiętności. Powiadają, że ubóstwia swe córki. Dla starszej usłał gniazdo wysoko w domu duresto A drugą połączył z baronem Dunus Bogatym bankierem, który uchodzi za royalistę Pojmiecie państwo, że za czasów cesarstwa Obaj zięciowie znosili u siebie starego przedstawiciela 93 roku Uchodziło to jakoś przy Bonapartem Ale po powrocie Bourbonów Poczciwiec nasz zaczął krępować bardzo pana duresto a bardziej jeszcze pana barona. Być może, że córki nie przestały kochać ojca. To też chciały tak zrobić, żeby i wilk był syty, i koza cała. Chciały dogodzić i ojcu, i mężom. Przyjmowały goriota, gdy nie było nikogo więcej i składały to na karb czułości. Przychodź, ojczulku, najlepiej nam będzie, gdy będziemy sami i tak dalej. Co do mnie, moja droga, zdaje mi się, że prawdziwe uczucie umie widzieć i pojmować. Musiało więc krwawić serce biednego przedstawiciela dziewięćdziesiątego trzeciego roku. Widział, że się córki rumienią za niego, że one kochają mężów, a on zięciom zawadza. Trzeba się było poświęcić. I nieborak poświęcił się, gdyż był ojcem. Skazał się na dobrowolne wygnanie. Widząc zadowolenie córek, pojął, że dobrze zrobił. I ojciec, i dzieci byli wspólnikami tej małej zbrodni. Wszędzie się to spotyka. Czy taki ojciec, Doriot, nie wyglądałby jak plama dziekciowa w salonach swych córek? Nudziłby się i czułby, że nie jest na właściwym miejscu. To, co spotkało owego ojca, może też spotkać każdą piękną kobietę ze strony najukochańszego człowieka. Niech tylko znudzi go swą miłością. A porzuci ją natychmiast i gotów będzie popełnić czynnik nikczemny byle tylko uciec od niej. Wszystkie uczucia podlegają temu prawu. Serce nasze to skarbnica. Wypróżnijmy je od razu i otośmy zrujnowani. Nie przebaczamy uczuciu, co się od razu wylało, jak nie przebaczamy również człowiekowi, który ani grosza nie posiada. Ojciec ów nie miał już nic dodania. Przez lat dwadzieścia nie żałował uczucia, miłości, a z majątku wyzł się od razu. Cytryna była dostatecznie wyciśnięta i córki wyrzuciły szczątki na ulicę. Świat jest nikczemny, rzekła wicehrabina. Skubała szal ze spuszczonymi oczyma, gdyż była do żywego dotknięta słowami, które pani Duląże do niej zastosowała, opowiadając historię Gorio. Nikczemny? Nie, odparła księżna. Idzie tylko zwykłym trybem. Mówię ci o nim w ten sposób, bo chcecie przekonać, że znam go doskonale. Zresztą myślę tak jak ty, rzekła ściskając ręce wicehrabiny. Świat kałużą. Starajmy się więc trzymać na miejscu najbardziej wyniosłym. Wstała i złożyła pocałunek na czole pani dubuzon. Dziwnie piękną jesteś w tej chwili, najdroższa, wyrzekła masz niewypowiedzianie piękne rumieńce. Po czym spojrzała na kuzyna wicehrabiny, skinęła z lekka głową i wyszła. Ojciec Goriot jest wzniosły. Zawołał Eugeniusz, przypominając sobie w tej chwili, jak starzec gniótł wśród nocy półmisek srebrny. Pani Dubuzon wpadła w zadumę i nie słyszała słów jego. Chwil kilka upłynęło w milczeniu. Biedny student... Wpadł w dziwne jakieś odrętwienie i nie śmiał ani odejść, ani pozostać, ani przemówić. Świat jest nikczemny i zły, rzekła wreszcie wicehrabina. Niech tylko nieszczęście, jakie spadnie na nas, oto wnet znajdzie się przyjaciel, który pośpiesza oznajmić o tym i rozrywa serce ostrzem sztyletu, każąc tymczasem podziwiać rękojeść. I tu już jest sarkazm, pośmiewisko. Ach, ja bronić się będę. Podniosła głowę, jak prawdziwie wielka pani, a dumne jej oczy rzucały błyskawice. Ach, zawołała, spostrzegłszy Eugeniusza. Pan tu jesteś. Jeszcze, rzekł student żałośnie. A więc, panie, durastniak, postępuj pan ze światem tak, jak na to zasługuje. Chcesz pan dorobić się przyszłości? Ja ci dopomogę. Przekonasz się pan, jak głęboko sięga zepsucie kobiety i zmierzysz cały ogrom nędznej próżności ludzkiej. Jam tak pilnie czytała w tej księdze świata, a jednak znalazły się stronice, których nie znałam jeszcze. Teraz wiem już wszystko. Im chłodniej będziesz pan rachował, tym dalej zajdziesz. Kto bije bez litości, tego wszyscy się boją. Niech mężczyźni i kobiety będą w oczach Pana końmi pocztowymi, które mogą sobie padać na każdej stacji. Bylebyś Pan doścignął szczytu swych pragnień. Pojmiesz Pan sam, że nie będziesz tu nic znaczył, jeżeli nie zasłużysz sobie na współczucie kobiety młodej, bogatej i wykwintnej. Jeżeli zaś obudzi się w Panu uczucie prawdziwe, to ukrywaj je jak skarpiaki, żeby nikt się go nie domyślił. Inaczej byłbyś zgubiony. Nie mógłbyś być katem i zostałbyś sam ofiarą. Jeżeli pokochasz pan kiedy, strzeż dobrze swej tajemnicy. Nie zdradzaj jej, zanim nie będziesz dobrze wiedział, przed kim otworzyć masz serce. Ucz się pan nie ufać światu, bo tylko takim sposobem zabezpieczysz ową nieistniejącą jeszcze miłość. Posłuchaj mię, Miguel. Nie uważała, że tak naiwnie zamienia imię. Jest coś okropniejszego jeszcze niż opuszczenie ojca przez obie córki, które życzą mu śmierci. To współzawodnictwo dwóch sióstr. Resto pochodzi z dobrej rodziny, więc i żona jego została przyjęta do towarzystwa i przedstawiała się u dworu. Ale jej siostra, bogata i piękna pani Delfina Dunussi-Jean, żona kapitalisty, umiera z żalu. Zastrość ją pożera. I nieprzebytą zaporą oddzielają od siostry. Anastazja przestaje być siostrą dla niej. I obie kobiety wyrzekają się jedna drugiej tak samo, jak wyrzekły się ojca. O. pani Denusijon wypiłaby wszystko błoto, jakie znajduje się od ulicy Saint Lazar aż do ulicy Gronel, byle za te ceny wejść do mego salonu. Zdawało się jej, że Dumarse doprowadzi ją do celu. Stała się więc jego niewolnicą i nudzi go i dręczy nieustannie. Ale Dumarse nie dba o nią. Otóż, pan, możesz ją wprowadzić do mego domu, a ręczę, że będzie cię ubóstwiała, że staniesz się odtąd jej Benjaminem. Pokochaj ją, pan, jeżeli będziesz mógł. Jeżeli zaś nie, to posługuj się przynajmniej jej osobą. Może być u mnie raz lub dwa razy na wielkim zebraniu wieczornym, gdy będzie tłum gości, ale z rana nigdy jej nie przyjmę. Przywitam ją, to jej wystarczy. Pan zamknąłeś sobie dom hrabiny, wymówiwszy imię ojca Gorio. Tak, mój drogi. Nigdy już nie zastaniesz pan hrabiny Duresto, choćbyś dwadzieścia razy chodził do niej. Raz na zawsze zakazano tam wpuszczać pana. Niechże teraz ojciec Gorio. Wprowadzi pana do delfiny Dunusijon. Piękna baronowa będzie dla pana dobrym szyldem. Dosyć byś został wybranym przez nią, to i inne będą przepadać za panem. I rywalki i przyjaciółki najserdeczniejsze zechcą odbić jej zdobycz. Niektóre kobiety przywiązują się do człowieka wybranego już przez inną, tak jak biedne mieszczki ubierają się w nasze kapelusze w mniemaniu, że z nimi przyswoją sobie nasze maniery. Zdobędziesz pan sobie powodzenie, a w Paryżu powodzenie wszystko znaczy. To klucz potęgi. Jeżeli kobiety osądzą, żeś pan wykształcony i utalentowany, to i mężczyźni podzielą ich zdanie. A od pana zależeć będzie, żeby się to przekonanie utrzymało. Potem możesz pan żądać wszystkiego. Każda droga dla niego otwarta. I wtedy to poznasz pan, że świat jest gromadą głupców i oszustów. Ale sam nie wchodź ani pomiędzy tych, ani pomiędzy owych. Ja daję panu swoje imię jako nić ariadny, która poprowadzi cię przez ten labirynt. Nie narażaj pan mego imienia, rzekła, wyciągając szyję i rzucając na studenta wejrzenie królowej. I oddaj mi je nieskalane. Teraz idź pan i zostaw mnie samą. My, kobiety, musimy też czasem staczać bitwy. — Może będziesz, pani, potrzebowała człowieka dobrej woli, który bez wahania podłożyłby ląd do miny prochowej? — przerwał Eugeniusz. — A gdyby? — spytała wicehrabina. Eugeniusz uderzył się w piersi. Odpowiedział uśmiechem na uśmiech kuzynki i wyszedł.